Wiecie, co jest w życiu prawdą? Co jest w życiu prawdziwe? Wiecie? Prawdziwe jest to, w co chcecie uwierzyć, że jest prawdziwe. To jest prawda. Jeśli podam Ci informację, to Ty decydujesz, czy będzie dla Ciebie zabawna, dramatyczna, obojętna czy inspirująca. To Ty wybierasz, jak interpretujesz świat. Jeśli masz nastrój na to, żeby coś było śmieszne, będzie dla Ciebie śmieszne. Jeśli jesteś spięty, masz dyskomfort, odnajdziesz w tym interpretację zgodną z Twoim dyskomfortem. Są charaktery, które czują się lepiej wyłącznie wtedy, kiedy mogą kogoś innego poniżyć. Czują się w pełni zagrożone i uważają, że jeśli nie zrobią wokół siebie skandalu i cyrku, to może nie będą zauważone. Nie ufają sobie i swojej wewnętrznej, pięknej wartości. Wolą spowodować zamieszanie, żeby mieć pewność i gwarancję, że zwrócą na siebie uwagę. Na pewno każdy z Was kojarzy taką sytuację z życia, kiedy się spóźnia, na przykład do kościoła, w czasie mszy, albo do pracy, albo na ważną klasówkę, na egzamin. Jak się wtedy zachowujemy? Chcemy jak najpilniej zająć swoje miejsce, wejść bezszelestnie, nie przeszkadzać bardziej niż to się stało, witając się z tymi, którzy są najważniejsi w danej sytuacji, do której dołączyliśmy. Czyli jeśli wchodzimy do kościoła, no to chcemy się przeżegnać pośpiesznie, zająć swoje miejsce. Jeśli wchodzimy na egzamin, witamy się z wykładowcą, z profesorem. Jeśli wchodzimy do pracy, witamy się z szefem. I dokładnie tak było w mojej sytuacji. Przyjechaliśmy z Alanem, paparazzi nas bardzo uprzejmie powitali. Chcieli zrobić nam zdjęcie, ale Krzysztof Ibisz szybko pociągnął mnie za rękę i powiedział: Edi, to już czas, żebyś usiadła. Nie wiedziałam, bo spóźniłam się, więc nie wiedziałam, po której stronie siedzą dziennikarze, po której stronie siedzą artyści. Ogólnie zobaczyłam bardzo dużo ludzi i przywitałam się ze wszystkimi, ukłaniając się kilkukrotnie. Byłam troszkę speszona, kręciłam się w kółko, pamiętam, ponieważ kamery były ze wszystkich stron i goście siedzieli dosłownie ze wszystkich stron, więc kilkukrotnie ukłoniłam się wszystkim. Po linii miejsca, na którym siedziałam, zobaczyłam kątem oka dyrekcję, czyli główne osoby zarządzające stacją Polsat, które zaprosiły mnie do udziału w festiwalu i także w tej konferencji. I do nich przede wszystkim podeszłam osobiście, bo wiedziałam, że potem, kiedy rozpoczną się wywiady, będzie straszny chaos, więc chciałam mieć pewność, że się z nimi osobiście przywitam. Była tam również pani Maryla, więc nie mogłam jej pominąć jako naszej legendy, naszej polskiej sceny. Nie zauważyłam niestety pani Alicji Majewskiej, która była po prostu we wcześniejszym fragmencie długiego rzędu, właściwie podwójnych rzędów. Kłaniam się jej bardzo nisko. Kiedy witałam się z dyrekcją, starałam się to zrobić jak najszybciej, żeby zająć swoje miejsce i nie zatrzymywać konferencji dłużej, niż było to konieczne, zauważyłam Dorotę Rabczewską. Uśmiechnęłam się do niej, odpowiedziałam jej uśmiechem i powiedziałam do niej: o, cześć. Odpowiedziała mi: cześć. Co widać na filmikach? A więc przywitałam się z nią, nie zignorowałam jej. Usiadłam jak najszybciej i pomyślałam sobie, siedząc tam, a może byśmy porozmawiały? Wyciągnęłam do niej rękę kilkakrotnie publicznie, wie o tym, bo reagowała na to. Co prawda wykpiła moje słowa i życzliwość, ale pomyślałam sobie, przecież wie, że jestem jej życzliwa już teraz, więc może sobie porozmawiamy. Tak więc przywitałam się pośpiesznie, łącznie ze wszystkimi. Może zajęło to 4 sekundy niecałe. Usiadłam, aby już konferencja mogła być kontynuowana. Wtedy zobaczyłam kątem oka, kto przyszedł na konferencję, ilu jest artystów wspaniałych, jaki jest wspaniały program. Nie zdążyliśmy nawet porozmawiać o muzyce, bo Dorota Rabczewska zbojkotowała całą sytuację, zmanipulowała, okłamała opinię publiczną, sugerując, że w ogóle się z nią nie przywitałam. Dla wszystkich, którzy nie byli na konferencji prasowej, filmik tendencyjnie zmontowany jest w taki sposób, jakby wyglądało to, że jest tam 4 osoby, przywitałam się z 3, zignorowałam tylko 1. Gdyby tak było, faktycznie byłoby to bardzo niegrzeczne. Niegrzeczne byłoby także, gdyby ona wyciągnęła do mnie dłoń, a ja bym ją zignorowała. Niegrzeczne byłoby, gdyby wstała i chciała się ze mną przywitać, a ja bym tego uniknęła. Tak nie było. Dorota Rabczewska bardzo potrzebuje atencji. Wciąż nie wierzy w swój talent, w swoją pracowitość, w swoją urodę. Szkoda. Szkoda, że potrafi poświęcić każdą sytuację
zmanipulować, okłamać, zrobić dramę po to tylko, żeby miała nagłówki. Nawet nie wiem, co będzie śpiewała. Nie wiem, cokolwiek kto z nas będzie śpiewał, bo temat, który zainicjowała, zdominował cały temat muzyczny, przez który się tam wszyscy spotkaliśmy. Drugim punktem, którym chciała bardzo zwrócić na siebie uwagę, było podkreślenie, w jakim towarzystwie siedzi. I tu kolejna manipulacja. To nie było wskazane przez produkcję miejsce dla niej. Zresztą widać to na filmikach. Dorota Rabczewska jest jedynym z prawie 40 artystów, którzy byli na konferencji, która złożyła publiczne zażalenie, że nie dotknęłam jej dłoni. To wy zdecydujcie, czy to jest śmieszne, czy dramatyczne. Dobrej nocy.